Co sądzi jasnowic Jackowski na temat tatuaży. No właśnie dzisiaj wizja przepowiednia jasnowicja Jackowskiego dotycząca tatuaży, ale to też jest ciekawe w kontekście po prostu, po prostu tutaj, tak na przykład dusz osób zmarłych i kwestii praktycznie metafizycznych, tak co na ten temat sądzi tutaj Jasnowidz Jackowski jeśli chodzi o tatuaże, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu dzisiaj wizja przepowiednia dotycząca tatuaży Tatuaże, które wykonują sobie oczywiście ludzie, tak? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat kwestii tatuaży. Ja już pomijam kwestię, tak, no bo wiadomo, że ludzie dzielą się tak naprawdę pewnie na dwie grupy albo na trzy grupy, tak. Jednym się to podoba, innym się to nie podoba. I trzecia grupa pewnie neutralna, tak. Im to po prostu, można powiedzieć, brzydko zwisa, tak, czy ktoś ma tatuaż, czy też nie. Natomiast tak, tutaj co na ten temat sądzi jasnowidz Jest to ciekawe z perspektywy, czy z punktu widzenia jego jako jasnowidza, tak, a więc człowieka, który nawiązuje kontakt z duszą osoby zmarłej, wielokrotnie nawiązywał, jest medium, tak, no bo zobaczmy sobie, oczywiście tatuaż może być taki tak jakby tutaj użyteczny, tak? Widziałem, jak ktoś miał po prostu tatuaż, jeśli chodzi o internecie, kod QR sobie zrobił takiej strony internetowej, czy takiegoś kanału na Spotify, tak? Żeby po prostu telefonem może zeskanować ten kod QR, taki miał tatuaż prawdziwy i do ulubionego twórcy muzyki się po prostu bardzo szybko przeniósł na telefonie i mógł słuchać ulubionej piosenki, albo po prostu przeniósł się na jakąś stronę internetową i i tak dalej. No, ale to jest bardzo użyteczny tatuaż, ale z drugiej strony, tak, no trochę po prostu tak, no, rzadko stosowany, powiem w, ten, powiem w ten sposób. A z drugiej strony są tatuaże bardzo często wspomnienia. Na przykład data urodzin mojego dziadka, na przykład twarz z mojej zmarłej żony, na przykład data urodzin moich dzieci, tak, ja nie mówię o sobie, tylko ludzie tak tatuują, a więc momenty bardzo ważne, przełomowe, często związane z narodzinami, ze śmiercią, tak? Ze śmiercią jakąś po prostu, tak? Albo data wybuchu powstania warszawskiego, albo data po prostu tutaj, tak? Jakieś innego zdarzenia po prostu, tak? Czy imiona dzieci, tak? Więc tutaj jest kwestia też jakby po prostu taka metafizyczna, tak? Pomijam, pomijam kwestię wizualną, że ktoś tam sobie zrobi po prostu taki, czy też inny tatuaż wizualny, to też są po prostu takie metafizyczne, tak? Można byłoby zadać takie pytanie, tak? Na przykład, nie wiem, ktoś stracił bliską osobą zrobi sobie tatuaż na cześć tej osoby, czy zatem ta osoba, która umrze po śmierci, dusza tej osoby bardziej się cieszy, bo ta osoba za życia ją w ten sposób uhonorowała, ma podobiznę jej po prostu, czy cząstkę tej osoby, tak, no zresztą mamy mąż, żona i na przykład żona umiera i mąż na, na po prostu na jej cześć e, zrobi sobie jej podobiznę na ramieniu na przykład jej twarz, tak, no i co, co to oznacza, że po prostu, no wiadomo, że dla niego, tak, że ona była bardzo ważna i tak dalej, ale czy ona w ogóle w jakiś sposób to odczyta, czy ona będzie na przykład z tego zadowolona, e, czy będzie po prostu dumna, że była dla niego tak ważna po prostu, że on e, wytatuował sobie po prostu, tak, i ją na, 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 na skórze. No więc tutaj ja Jacekowski powiedział w ten sposób, padło pytanie dotyczące tatuażu, Tatuaży, mówi w ten sposób, że tatuaże są manifestacją wyjątkowości, inności, że każdy z nas chce po prostu poczuć się wyjątkowym, że to jest tak naprawdę w przypadku duszy, że ta dusza chce być wszechwolna, tak? że tatuaż zrobienie tatuaża dla takiej osoby daje takie poczucie, się chodzi o duszę, że ta dusza jest po prostu wszechwolna. No i tak naprawdę pojawia się też kwestia tego, tu Jasnowicz Jackowski mówi, że no bo bardzo często ludzie robią sobie bardzo dużo tych tatuaży, całe rękawy sobie tatuują, tak, no to więc mówi w ten sposób, że jeden tatuaż potem tak naprawdę to jest jak narkotyk, tu zależnie, potem chcą praktycznie więcej, tak pojawia się drugi, trzeci tatuaż, że to jest sytuacja, która praktycznie ich tutaj które ich po prostu tutaj uzależnia, tak? Gdy tych tatuaży chcą robić coraz więcej, tak? Natomiast ja bym powiedział w ten sposób, ja bym zadał też pytanie inne, tak? No bo ludzie robią sobie tatuaż po to, żeby wykazać swoją odmienność. Odmienność, tak, ja nie mam nic przeciwko tatuaży, tak, ale no, zdajemy tutaj pytania, tak? Do, do, stajemy się dociekliwi po prostu, analizujemy to z różnych perspektyw, różnych po prostu punktów widzenia. No to można by powiedzieć tak: ktoś zrobi sobie tatuaż i go to odróżnia od innej osoby. No ale przecież każdy z nas i tak jest indywidualnością sam w sobie, tak? Oczywiście, no, ja jestem na przykład szarym, zwykłym po prostu człowiekiem obywatelem, tak? Chodzę na zakopy do dyskontu, e, jem to, co po prostu większość ludzi tak samo żyje, funkcjonuje, oglądam jakąś tam telewizję, tak? E, zachowuje się tak samo, jak inni ludzie. No, ale mimo wszystko. Ja jestem indywidualnością, jestem odrębną osobą, jestem inny niż inni, tak? Mam inny po prostu DNA, e, tak? Od, I od innej osoby mam praktycznie tutaj inne naciski no, palców. E, raczej nie ma takiej osoby, która wygląda tak samo jak ja. No, nie w sensie, że wygląda jakoś inaczej, tak? Tylko po prostu, że no wiadomo, że mówi się, że każdy z nas ma po prostu ma swojego bliźniaka na świecie, ale co do zasady po prostu raczej, nie, tak? Po prostu jesteśmy niepowtarzalni w swoim po prostu wyglądzie, tak? pomimo tego, że no, możemy tak samo wyglądać, no ale nie, nie musimy mieć jakiś nie wiem, po prostu taki rokeza, czy jakichś po prostu włosów różowych i tak dalej. Ja nie mówię, że ja tak mam, tylko mówię ogólnie, że po prostu człowiek, mimo no, wszystko, jest indywidualnością, tak? Pomimo tego, że jesteśmy w masie, masie tak? Jesteśmy, stanowimy po prostu masę jako społeczeństwo, to każdy z nas jest indywidualnością, tak? No więc pytanie jest takie, po co tak naprawdę człowiekowi dodatkowo tatuaż, skoro i tak jesteśmy indywidualnością, tak? Skoro i tak jesteśmy po prostu indywidualnością, no to po co nam tak naprawdę jest ten tatuaż, tak, żeby nas jeszcze bardziej to wyróżniało, tak? Skoro i tak każdy z nas jest po prostu indywidualnością, tak? Albo można byłoby za przerzucić inaczej po prostu odpowiedzialność, że popularność tatuaży, to jest wiadomo, może być spowodowane popkulturą, to, że celebryci sobie robią piosenkarze, piłkarze i tak dalej, ale z drugiej strony, unde ce mai Czy nie mamy do czynienia z globalizacją i z tym, że każdy z nas już się czuje tak po prostu w tych trybach, także chodzimy do pracy, funkcjonujemy, bierzemy kredyty, wychowujemy dzieci, rodzina, zakupy i tak dalej, że ten tatuaż daje nam taką cząstkę bycia e, po prostu, tak, wyjątkowości, indywidualności, tak, że my jesteśmy wrzuceni w te tryby i tak dalej, tej te, te codzienności że ten tatuaż nas po prostu e, wyróżnia, tak, no bo e, każdy z nas mniej więcej te same czynności robi, Hobby, tak? no, może ma inną pracę, ale no, musimy wstać, tam umyć zęby, zjeść śniadanie, idziemy do pracy, zawieźć dzieci do szkoły i tak dalej. A jakby po prostu ten tatuaż stanowi wyjątkowość. Tak? Nawet jeżeli ktoś powie, no tak, ale ktoś może na przykład założyć ubiór, który też sprawi, że będzie wyjątkowy. Tak? Na przykład ktoś założy dwa różne buty, tak? jeden but taki, drugi but taki, to będzie wyjątkowy. Może być dziwny, nazwany przez innych, że jest dziwny, tak, że założy po prostu buty od pary, no ale będzie wyjątkowy, bo nikt na przykład nie ma w takich po prostu, nie zakłada takich po prostu dwóch różnych butów, tak. No ale czy takie osobie na tym zależy? To jest dosyć proste, tak, ubrać się w jakiś sposób kontrowersyjny, czy dwa różne buty, czy na przykład sznurówki jednego koloru, drugiego, drugie sznurówki innego koloru czy postawienie sobie irokeza, wygolenie głowy i zrobienie sobie na przykład na różowo fryzury, to jest dosyć łatwe do osiągnięcia, tak, ale jednak tatuaż stanowi indywidualność, no bo jednak ten tatuaż nie każdy, tak, yy, irokeza może większość z nas zrobić, tak, no chyba, że ktoś jest łysy i tak dalej, no to tam raczej mało prawdopodobne, no ale też może jakąś tam peryłkę czy coś, yy, ale jakby te rzeczy, tak, czy nawet jak ktoś ma bardzo drogie rzeczy o odzież, no to ktoś może to też kupić, tak, i, i to już nie jest, no, nie jest taki indywidualny, ale jednak tatuaż daje nam po po prostu pewną indywidualność, tak? Chociaż te projekty powtarzają się, jeśli chodzi o tatuaż, tak? One po prostu się powtarzają, ale bardzo często ludzie, że jednak wybierają indywidualne projekty, no tak nam mówię, na przykład twarz, czy podobizna dzieci, czy po prostu jakieś osoby bliskiej, krewny, matki, ojca, żony, tak, męża, po prostu kogoś, to zmarł, dziadka i tak dalej. Więc tutaj rzeczywiście Jasnowiec Jackowski mówi w ten sposób, że tatuaż to jest praktycznie tutaj inność, wyjątkowość, tatuaż, dusza ma praktycznie Tutaj wszechwolność, poczucie takie dla duszy tej wszechwolności, no dla m, po prostu jakby tutaj i, i, to, i to jakby zrobienie tego jednego tatuaża powoduje później, że to wchodzi w niejako w nawyk i chcemy praktycznie tutaj więcej, tak? No właśnie, jestem ciekawcowy na ten temat, sądzicie, ja nie mam nic przeciwko tatuaży, ktoś chce, to może mieć. Ja sam osobiście nie mam tatuaży. Jestem ciekawcowy na ten temat, sądzicie, piszcie w komentarzu, piszcie po prostu, w, jeśli chodzi o opinię swoją na ten temat. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, napisz też w komentarzu, co właśnie na ten temat sądzisz. Pozdrawiam, no i możecie też napisać w komentarzach, czy Wy macie jakieś po prostu tatuaże. No, i czy według Was rzeczywiście zgadzacie się z tą te tezą, że na początku chcieliście zrobić sobie tylko jeden tatuaż, jakiś tam malut, jakiegoś delfinka tam na pleckach, a, a potem się okazało, a jeszcze tutaj zrobi, a tu jeszcze, tak, i potem z tego wyszło jeden, drugi, trzeci, czwarty praktycznie tatuaż, i e, okazało się, że cała wasza po prostu skóra ciało zostało pokryte tutaj tatuażami. Pozdrawiam, cześć!